ten mikrocykl, można powiedzieć, że jest lepszy od poprzedniego z tego względu, że nie mieliśmy jakichś niespodzianek pogodowych, takie jak to miało miejsce przed meczem z Wisłą, kiedy nie mogliśmy w pełni potrenować z tego względu, że przed zajęciami mieliśmy oberwanie chmury. Także w tym tygodniu mieliśmy komfortowe warunki do tego, aby się jak najlepiej przygotować do meczu jutrzejszego. Na drobne urazy narzeka jeden zawodnik, także generalnie można powiedzieć, że większość z nas jest zdrowa, jest skoncentrowana, skupiona, ale jednocześnie pamiętajmy też o tym, że nie możemy spowodować aż nadmiernego napięcia z tego względu, że piłka nożna, i wierzę w to, że jutro również będzie nas sprawiało dużo radości. Że GKS Bełchatów to jest taki zespół, który chyba przede wszystkim charakteryzuje się bardzo dobrze przygotowaną płytą boiska, bo tam zawsze się dobrze gra się w piłkę, ale też GKS Bełchatów to jest zespół, który patrząc przynajmniej w tabelę, jakiegoś wielkiego celu już w tym meczu z nami mieć nie będzie, więc pytanie, jak trener podchodzi do starcia z tym przeciwnikiem? Z tego, co słuchamy wypowiedzi zawodników GKS Bełchatów, to będą grali o zwycięstwo i to jest naturalną rzeczą, że każda drużyna, która wychodzi na boisko, walczy o zwycięstwo i będzie chciała pokazać zespołowi, nam, Radomiakowi, który jest wyżej w tabeli, że są lepsi od nas i to znamionuje dobre spotkanie. Także to uważam, że nie ma znaczenia to, czy GKS Bełchatów zajął to czy inne miejsce. Na pewno będą jutro starali się pokrzyżować nam plany, co, tak jak powiedziałem wcześniej, jest rzeczą jak najbardziej naturalną. GKS Bełchatów to sądzę, że jest klub, którego nie trzeba przedstawiać, bo wszyscy wiedzą, że jest to drużyna, która grała wiele lat w Ekstraklasie. Teraz akurat gra w drugiej lidze, ale z pewnością są klubem i drużyną ambitną. Dlatego czeka nas jutro na pewno ciężkie spotkanie. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.